Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku serii oczywiście Overwatch. Pobierzemy sobie pierwsze demko i zaczniemy od oceny pierwszego dowodu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało i jaką tutaj mamy mapkę. Mirage turniejowy, więc no coś naszego można by było powiedzieć, coś naszego zdecydowanie. Fajnie, dzięki, naprawdę dzięki. Już któryś raz z dzisiejszego dnia... nienawidzę ich. Zasrana wieś. Tej czeladzi. Nieważne, przejdźmy do dema. Zlagowane oczywiście standardowo. Wiecie co, chyba nie będziemy oglądać takiego zlagowanego dema. Restart CS-a. No i już szybciutko wracamy właśnie do naszego... werdyktu i o, nareszcie jest odlagowany, że tak powiem. Przewiniemy sobie oczywiście do tego momentu, który tutaj był, czyli mniej więcej do tego, dokładnie do tego, i rozpocznijmy w takim razie ocenę. Czyli jednak ten restart CS-a coś tutaj dał. U w ogóle nie widzi pana Delty. Ładny strzał, znaczy ładne full auto. Dziwne, że go nie widział, bardzo dziwne, czyli tak jakby troszeczkę tego bomb flash. Troszeczkę tego wallhacka tak jakby tutaj nie było. Albo może specjalnie to zrobił. Zaraz zobaczymy. Tutaj bardzo szybki prefire. Tutaj również. Więc jednak może ten wallhack. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj z panem tosterem, który został jako ostatni. W razie nie wydaje żadnych dźwięków. Pan toster. A podejrzany oddala się właśnie na B. Dziwne te skoki, chociaż czy to był bany hop? Nie wiem. Niepotrzebnie przyspieszam czasami te demka. No. Takie możliwe, że to właśnie jest bany hop. Tak jest. Jest to bany hop, więc mamy tutaj skrypty na bany hopa. Mamy tutaj skrypty na bany hopa. To jest potwierdzone info w tym momencie. Normalne full auto. Tylko boję się, że niestety z wallhackiem. Słaby najdzik, słaby Mołotow. Chociaż Mołotow w miarę okej. Okay. Myślę, że nie wejdzie. Dobry prefire. Jak mówię, troszeczkę mi to zajeżdża tutaj wallhackiem. Bany hop skrypty to on raczej ma. Mhm, na pewno. Jakim movementem, jaki on posiada. Takie strzały to on. Znaczy takie bany hopy nie wychodzą tak często. Wyjdzie, ja nie powiem, raz, drugi, trzeci. Wyjdzie, no ale podejrzewam, że on tak będzie robił co chwilę na tym meczu. Aimhacka tutaj raczej nie mamy. Zostałbym raczej przy tym wallu i raczej bym go zostawił. Wydaje mi się, że to będzie wallhack. Jak na razie widzimy tylko wallhacka i skrypty na bany hopa. Czekamy w takim razie dalej. O, tutaj. Myślę, że się ze mną bez żadnego problemu zgodzicie, że te skrypty na BH właśnie mam. No i wallhacka tutaj też było widać. Zdecydowanie. Może jeszcze jakiś aim hack. Fajnie by było. Zajebiste flesze. Naprawdę świetne. Lanowe można by było rzec. Jest prefire. Full auto normalne, znaczy normalne, ładne, nie powiem, że nie. Ładne full auto. Więc tutaj jeżeli chodzi o strzały, to potrafi. Natomiast, no, jeżeli chodzi o całokształt, no to nie potrafi. Jeżeli musi używać wspomagaczy w postaci właśnie wallhacka i bany hop skryptu, no to nie potrafi grać do końca. Chciałbym jeszcze, żeby miał jednak tego aimhacka, bo wtedy byśmy go mogli na trzy oczka, że tak powiem, zreportować. Natomiast no, na razie tutaj nic nie potwierdza tego, żeby miał aimhacka. Ładnie prowadzone pull auto, za każdym razem pierwsze kilka kul właśnie trafia prosto w ciało. Czasem nawet w heada.
Więc według mnie naprawdę bardzo ładne full auto. Rangi są, wydaje mi się, że nawet wysokie. W znaczeniu, no na pewno wyższe niż silver, na pewno wyższe niż gold, ale... Nie jakieś, nie wiem, lemy, jakieś coś w tym stylu. Tu takie rangi raczej rzadko są na Overwatchu. Z tego co mi się wydaje. Chociaż no sądząc po tym, co ten pan podejrzany robi, no to... To aż dziw, że tak dobrze potrafi opanowywać full auto. Tutaj ładnie się właśnie w tym momencie to było widać. Ujawnił z tym swoim całym wallhackiem, więc bez żadnego problemu tutaj możemy tego wallhacka i bany hopskrypty zaznaczyć. Czyli dwie kuleczki już ma, że tak powiem. Czy tam dwa podpunkty. Mogą być podpunkty, mogą być kuleczki. Chociaż trochę to dziwnie brzmi. Mówmy lepiej podpunkty. Szukamy tego aima cały czas. Tak naprawdę tylko po to patrzymy na to demo, żeby znaleźć tego aim hacka. Dlatego powolutku, na spokojnie. 50% i 100%. Tak poskaczmy troszeczkę i popatrzmy, czy będzie tutaj jakiś mało naturalne przejście na głowę. Bo z tego co widzę, no to gościu raczej preferuje full auto, aniżeli tapowanie. No powiem szczerze, może coś pod przycisk? Może być, ale raczej nie. Raczej po prostu full auto. Normalne wallhackowe full auto, więc tutaj bez żadnego problemu. Chociaż no zobaczmy. Dobry moło. Wykurzył oczywiście Tukana momentalnie. Tutaj na spokojnie, wiadomo gdzie i co i jak. Dobrze strzela, naprawdę jak na ten movement, to gość naprawdę dobrze strzela. Tutaj, że nigdy tego Albatrosa nie widział. Kurczę, no ja bym chętnie mu dał wspomaganie celowania, no bo miał kilka takich akcji, które klasyfikowały się pod aim hacka, natomiast no nie jestem w 100% pewny, więc zaznaczenie wystarczające dowody, oczywiście wspomaganie pola widzenia, jak i bany hopy były tutaj. Griffingu nie było, więc taki dowodzik myślę, że na ten pierwszy Overwatch może pójść. Widzimy się w drugim. No i drugie demko już do nas zawitało, więc oczywiście pobieramy sobie. Mam nadzieję, że tylko się nie zbaguje, tak jak poprzedni klient, że tak powiem. W znaczeniu, no poprzednie demo. Żeby tutaj nie było tych lagów, bo patrzenie na demka z lagami to naprawdę chyba nieprzyjemna rzecz. Więc miejmy nadzieję, że fajna mapa i oczywiście niezlagowane demo. Jest office, więc całkiem ciekawe. Czyżby to był jego skar? Jeżeli tak, no to graty. Z tego co widać, to możliwe, że to jest właśnie jego skar. Ale niedobrze, że oczywiście jest cheaterem. Mega fajny skar, naprawdę. Rękawiczki to oczywiście nie są, natomiast wydaje mi się, że będzie to skin po prostu do antyterrorysty. Więc mamy tutaj cheatera ze skinem do antyterrorysty i do skara. Tu chyba nawet do beretek było coś, jeżeli się nie mylę. Więc gościu, no napieprza konkretnie. Szkoda troszeczkę tego skara, bo wydaje mi się, że jest drogi. Oczywiście no jest to teraz już w 100% potwierdzone, natomiast no jestem ciekaw, ile taki skar na rynku kosztuje, więc teraz to sprawdzę. Skar 20 i to jest krwawy. Już wam mówię, ile takie coś kosztuje. Jaki to może być stan? No według mnie przetestowany w boju? Ewentualnie minimal wear, ale raczej kierowałbym się po... W tym właśnie magazynku, który tutaj widzicie, akurat on teraz zniknął, że to będzie raczej field test. No ale to i tak jest 8 zł, więc no wydaje mi się, że chyba nie warto ryzykować takich skinów, no chyba, że cheatujecie, a potem szybciutko oddajecie. Nie wiem jak to działa, czy Valve też nie ma jakiegoś zabezpieczenia, że jeżeli ktoś cheatuje ze skinami i nagle wysyła właśnie
ofertę wymiany do kogoś na szybciocha, czy te skiny jakoś przypadają, czy ta wymiana jest unieważniona. Nie wiem jeszcze, jak to wygląda, ale chętnie bym się dowiedział, czy ktoś ma jakieś info. Jakbyście mogli po prostu napisać w komentarzu, a my widzimy się w następnym demie. No i pobieramy trzecie demko. Bardzo szybko się zaczyna pobierać. Bardzo się cieszę. I jaka to będzie mapa? I czy to będzie kafelkowiec? Drugi z rzędu. Chociaż wydaje mi się, że i tak ci kafelkowcy troszeczkę jednak ich jest mniej. Tak mi się wydaje. Ostatnimi czasy, jak tak robię sobie Overwatche, czy to na odcinek, czy to poza odcinkiem, czasami też sobie ciachnę jednego tak na koniec dnia. Dla przyjemności. No to coraz mniej tych kafelkowców. No i tutaj też widać, że na pewno nie zaczyna od kafelkowania. No takie chore, kurcze, trochę ruchy. Tutaj oczywiście sobie patrzę na AK-47 laminat niebieski, oczywiście. Wow! Tam w ogóle róża jest odpalony w przeciwnej drużynie. Więc możliwe, że to było motorem tego właśnie, że pan podejrzany się odpalił. No bo róża, wiadomo, widzicie zresztą. Tutaj Fred w ogóle udało mu się go zabić. Na róże, oczywiście. No ale nieźle. Czyli mamy cheatera w drużynie przeciwnej. To jest w takim razie potwierdzone info. Natomiast dalej nie wiemy, czy pan podejrzany jest faktycznie cheaterem, czy... O, tutaj troszeczkę długo ma ZW, tak jak widzicie, troszeczkę długo stoi na respie. Być może to jest właśnie ta sytuacja, chociaż zobaczcie. Antyterroryści wygrywają 10-2, więc w tym momencie róża wydaje mi się, że się właśnie odpalił. Tutaj pan podejrzany dosyć długo stał na respie. Róża tam w ogóle ciśnie. Takim typowym rage'em, zobaczcie zresztą. O, udało mu się, ale słabo gra w takim razie na tych cheatach, skoro go tutaj zabijają. Pan podejrzany, dosyć szybka reakcja. Dobra, nie będziemy przyspieszać, popatrzmy, poczekajmy. Być może tutaj jakieś wallhacki, jakieś aimhacki. No na razie niczego tutaj takiego nie widzę. Dlatego trzeba się skupić, zobaczyć. Może griffing? Nie. Nie wiem. Bardzo dziwne to było, że stał tak długo na respie. Znowu stoi. Więc ciekawie. Rzucę sobie moło. No i zobaczmy. Już słyszę na pewno, że są dwie osoby. Szybka reakcja, bardzo szybka reakcja. Znowu szybka reakcja. No, to jest, że tak powiem, do przeanalizowania. To jest demo na pewno do przeanalizowania i do zastanowienia się, czy jest to cheater, czy jest to smurf. Trzeba zobaczyć tak naprawdę na wspomnianym tempie. Tutaj akurat nie miał szans się na razie wykazać. Ale to jest dobre, że nawet jeżeli mamy kręciołka w drużynie przeciwnej, to antyterroryści dalej się nie poddają. Tylko grają dalej, bo równie dobrze mogliby odpuścić i zostawić. Podejrzany. On stoi, cały czas stoi. Może to było powodem zreportowania go. Tutaj ktoś leci na skrypcie banny hop. Tukan właśnie. Róża tam oczywiście naparza na rage'u. Nie, tutaj aimhacka na pewno nie ma. To jest pewne. Zobaczmy jeszcze raz. Nie ma tutaj w ogóle mowy o aimhacku. To są strzały takie typowego silverka. Chociaż tak jak mówię, te strzały na midzie to był konkret z tej AWP chociażby. Róża tam już leci z tym rage'em. trzeba uważać, panie podejrzany. Dwóch na raz nie zabije. Dlatego najlepiej, jak już macie takiego kręciołka w drużynie przeciwnej, wychodźcie we dwóch, bo dwóch najprawdopodobniej nie zabije. No chyba, że ma tak słabo skonfigurowane haksy, a może nawet właśnie dobrze skonfigurowane, że... no... Być może zabije was obu w dość krótkim czasie. Był prefire, ale czy jakiś dobry? Czy jakiś taki obvious? Raczej nie.
Możliwe, że to są reporty za Griffing, no bo zobaczcie, jakie on robi przerwy w graniu. Być może coś też pisze, ja nie mówię, że nie. Ale strasznie duże przerwy robi w graniu. Być może to było powodem właśnie reporta. Zaraz zresztą zobaczymy. Sytuacja 1 na 2. On podejrzany wywala się w ogóle z broni, odwala jakieś Elmaniana, że tak powiem. Czyli ja mogę spokojnie powiedzieć, że jest to oczywiście umyślne przeszkadzanie. Niestety mała szkodliwość ze względu na to, że tutaj pan podejrzany miał małą szkodliwość, no to na pewno będzie tutaj jakieś... No, na pewno nie będzie to wag, więc w sumie trochę szkoda. No ale mamy teraz przynajmniej coś innego. Jest tutaj taki typowy griffingowy, że tak powiem, no report, więc spoko. Myślę, że jeszcze jedno demko w tym odcinku zrobimy, tak więc widzimy się w następnym. No i kolejne demo się pojawiło, więc pobieramy na szybciutko. I też właśnie szybciutko się pobiera. Więc lecimy z oceną. Ciach. Jaka mapa? Mirage turniejowy. Być może pan Róża z poprzedniego demka. Kto wie. Tam mieliśmy akurat kręciołka. Mamy 2 na 3, a raczej 2-3. Pan podejrzany 60% strzałów w głowę. Mamy 5 zabójstw i 3 śmierci pana podejrzanego. Ładny akacz. Ciekawe czy jego, czy został mu dropnięty. Ale raczej jego. Ładny strzał. Bardzo ciekawy. No, Alfy tutaj nie mógł słyszeć, więc tak dosyć odważnie tak powiem. Ładne full auto. Bardzo ładna kontrola full auto. Ciekaw jestem, jak wygląda sprawa z tym akaczem. No teraz dostał oczywiście info o tym, że to portem był, ale troszeczkę wcześniej też się na niego patrzył. Szybka reakcja, w miarę taka normalna. Zależy też jaka ranga. Szkoda, że nie ma na Overwatchach pokazane, jaką tutaj podejrzani mają rangę. Też miałem kiedyś M4 obrońcę. Bardzo ładny skin. USP-ka obrońcę również miałem. To oczywiście było słychać pana wagona, więc to akurat nie ma problemu. Podniósł sobie na USP-ka. Ciekawe, czy będzie widział owce. No tutaj było akurat widać owce. Chciał go skosować. Dziwnie patrzę na tego stokrotkę, nie? Czy będzie sytuacja 1 na 1? A, Alfy było chyba już widać. Tak mi się wydaje, że łeb mu już było widać. Ale i tak odważnie. To w ogóle się patrzył na tego akacza. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że będzie tutaj Warhawk, wiecie? Tak, na razie. Pytanie, czy to jest smoke na zajęcie. Ja troszeczkę innego rzucam na zajęcie. Jestem ciekaw, czy dobrze mu tam wszedł. Pójdź na midę, gościu, pójdź na midę. Pokaż, czy ci to weszło. Weszło. Jest też jakiś tam smoke na zajęcie. Spoko. Jakiegoś smoka zna? No i troszeczkę dziwne zachowanie. Dziwnie się patrzy. Ja bym tutaj coś myślał na temat wallhacka. Fajny flash. Tutaj widział oczywiście Alfę. Dzięcioł to tak na... A nie, sorry, owca to jest. Owca tutaj szła tak naprawdę po cichutku. Jakby to nie brzmiało. Więc tak naprawdę pan podejrzany. Odważnie dosyć. Super, kolejny super flash. O, chociaż jeden się udał. Chociaż chyba nikogo on nie oślepił. Znowu takie wychylenie na pewniaka. Wow! No to tutaj z tym smokiem zaszalał. Naprawdę. Tym smokiem nieco zaszalał. Więc jest ciekawie. Mamy 2 na 4. Fajnie by było, jakby kos zginął. Nie życzę mu oczywiście źle, no ale fajnie by było, jakby padł ze względu na to, że wtedy by było 1 na 1.
1.4, przepraszam. A zazwyczaj w sytuacjach klaczowych cheaterzy się wtedy jak najbardziej obnażają z tych swoich wszystkich cheatów. Ewentualnie na chwilę wyłączają i no, ten smog też nie miał zbytnio sensu. Być może ten na zajęcie też nie jest jakiś wiecie, trenowany, tylko po prostu taki, o, no, widział, że ktoś tam staje na tym śmietniku i coś tam gdzieś rzuca. Całkiem możliwe, że to tak właśnie wyglądało. Ale wszedł mu dwa razy. Tutaj fleszyk mu jeszcze wszedł. Zobaczmy, czy to... No nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest jakoś specjalnie celowany smoke na zajęcie. No ale możecie mnie w komentarzu poprawić, bo ja tak naprawdę nie wiem, nie znam takiego smoke na zajęcie, więc mogę się tutaj mylić. No i zobaczmy, owca. Bardzo szybka reakcja. Wydaje mi się, że to będzie wallhack. Naprawdę bardzo szybka reakcja. Cholernie szybka reakcja. On go wcześniej tam nie widział. Tak samo topora teraz tutaj nie widzi. Znowu szybka reakcja. Za szybkie są te reakcje, według mnie. Jest zdecydowanie za szybkie. Jak na rangę, którą prezentuje tutaj pan podejrzany, chociażby w movemencie, czy chociażby nawet w znajomości smoków, to wydaje mi się, że słabo to wygląda. Na niekorzyść właśnie pana podejrzanego, natomiast na korzyść nas jako graczy, którzy nie chcą mieć właśnie cheaterów. A łupka wiadomo nie jest jego. To jest już pewne, piknął ją sobie. Aima tutaj oczywiście też nie ma, ale mamy właśnie tego wallhacka. Tak jak już wcześniej powiedziałem, mamy wallhacka. Możliwe, że też będzie aimhack, tylko... A, dobra, to koniec dema, więc... Tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że wallhack tylko i wyłącznie. No bo nic tutaj więcej nie było. Tak więc chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek. Zaprosić was oczywiście na następny. 11 odcinek tak naprawdę tylko z jednym kręciałkiem, więc wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, a może się uda zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej w następnym odcinku, żeby nie było żadnego kręciałka, żebyśmy tylko mieli samych najlepiej czystych tutaj graczy, dobrych smurfów, czy tam nawet ludzi ze skinami fajnymi, żeby było czym nacieszyć oko. To jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!